Wiemy już, że mówiąc o genetycznym uwarunkowaniu różnic indywidualnych, mówimy tak naprawdę o dwojakiego rodzaju wpływach. O wpływie addytywnym i wpływie nieaddytywnym. Te litery w nawiasach to są symbole, którymi oznacza się dany składnik czy dany czynnik. A to jest zawsze czynnik addytywny, D od dominacji to jest czynnik nieaddytywny. Kiedy przyjrzymy się wpływom środowiskowym, to okaże się, że one także są zróżnicowane. Co to jest to wspólne środowisko? Można powiedzieć, że to jest układ warunków charakteryzujących daną rodzinę. Co tworzy wspólne środowisko? Otóż wtedy, kiedy mówimy o środowisku wspólnym, najczęściej mówimy o różnych poziomach tego środowiska. To najwyższy poziom to jest oczywiście status społeczno-ekonomiczny rodziny, ponieważ pozycja, jaką rodzina zajmuje, dochody, jakie posiada, przekładają się na warunki życia tej rodziny. Wspólne dla członków rodziny elementy środowiska to jest także wyposażenie mieszkania. No. Wszystko to, co znajduje się w mieszkaniu i co może mieć znaczenie dla rozwoju cech czy zachowań. Dalej, czynniki wspólne dla członków tej samej rodziny to jest na przykład tradycja rodzinna. To jest także sposób wychowania dzieci, sposób postępowania z dziećmi. Kiedy chcemy wytłumaczyć, dlaczego powstają czy istnieją różnice pomiędzy dziećmi, to można się odwołać właśnie do środowiska wspólnego i powiedzieć tak, no dzieci się różnią, ponieważ wychowywały się w różnych rodzinach, w różnych warunkach środowiskowych. No jest to oczywiście dobre wyjaśnienie, ale można zadać tutaj jeszcze inne pytanie, mianowicie takie, dlaczego dzieci wychowywane w tej samej rodzinie także różnią się między sobą, a takie różnice często się obserwuje. Czyli można powiedzieć, że warunki środowiskowe są takie same, czy te same dla wszystkich członków rodziny, a jednak dzieci wychowywane w tej rodzinie różnią się między sobą. No, najprościej można by powiedzieć tak, no, może się tak zdarzyć, czy można to jakoś wytłumaczyć, bo jeśli w domu jest telewizor, to wcale nie znaczy, że każde z dzieci ogląda te same programy, te same filmy. Jeżeli są dostępne książki, to wcale nie znaczy, że dzieci czytają te same książki. Mogą sobie dobierać treści odmiennie, zależnie od dziecka. Wreszcie, kiedy rodzice mówią, że kochają i traktują dzieci jednakowo, to wcale to nie znaczy, że dzieci mają poczucie, że są jednakowo kochane i jednakowo traktowane. Zwłaszcza wtedy, kiedy w rodzinie jest rodzeństwo zwykłe, czy nie bliźnięta, bo bliźnięta akurat mają ten sam wiek, ale jeżeli jest zwykłe rodzeństwo i jedno z rodzeństwa jest starsze, a drugie młodsze, to często to starsze dziecko ma takie poczucie krzywdy, że jest inaczej, surowiej traktowane, że musi ustępować młodszemu, że musi dawać mu przykład, a w związku z tym nie może się zachowywać tak, jakby chciał. To jest przykład, proszę Państwa, tego, że te same warunki środowiskowe mogą nie być takie same dla każdej osoby mieszkającej w tej rodzinie, czy należącej do tej rodziny, a szczególnie mówimy tutaj o dzieciach. I właśnie dla wyjaśnienia przyczyny, dla której dzieci wychowywane w tej samej rodzinie różnią się między sobą, genetycy zachowania wprowadzili pojęcie środowiska specyficznego. To środowisko bywa nazywane również unikalnym,
niedzielonym, ale w literaturze polskiej rozpowszechnił się termin środowisko specyficzne. To jest termin, który odnosi się do zasobu indywidualnych, osobistych, niepowtarzalnych, specyficznych dla danej jednostki doświadczeń środowiskowych. Innymi słowy, jest to gdyby historia życia tej jednostki. Co składa się na owo specyficzne doświadczenie, na historię życia jednostki? Na przykład ten element, o którym przed chwilą wspomniałem, kolejność urodzin. Doświadczenia pierwszego dziecka w rodzinie i doświadczenia kolejnych dzieci mogą się różnić i zazwyczaj się różnią. Różnego rodzaju zdarzenia losowe, takie jak choroba czy uraz, któremu dziecko ulega, to jest składnik jego własnego doświadczenia. Jeżeli jedno z dzieci choruje, to drugie po prostu może nawet nie wiedzieć, co to znaczy chorować. To jest osobiste, indywidualne, niepowtarzalne doświadczenie tego dziecka, które choruje. Doświadczenia związane z odbiorem różnych treści poprzez telewizję czy lekturę książek również składają się na osobiste, niepowtarzalne doświadczenie człowieka. Część naszego indywidualnego, niepowtarzalnego doświadczenia, część naszej historii życia, to są doświadczenia pozarodzinne. Doświadczenia związane na przykład z tym, że chodzimy do innych szkół, prawda, do różnych szkół. To znaczy rodzeństwo może chodzić do różnych szkół i w związku z tym ma kontakt z różnymi nauczycielami, z różnym sposobem nauczania czy wychowania, ale przede wszystkim dzieci mogą należeć do różnych grup rówieśniczych poza rodziną i w związku z tym mają różne doświadczenia, no właśnie wynikające z faktu przynależności do różnych grup rówieśniczych. Zresztą wielu genetyków zachowania zwraca uwagę na to, że wiele doświadczeń i niezwykle ważnych doświadczeń dla kształtowania się osobowości i potem powstawania różnic indywidualnych, to są właśnie doświadczenia wyniesione z kontaktów z rówieśnikami, a nie doświadczenia wewnątrz rodziny. Czynnik, o którym mówimy, czynnik specyficznego środowiska jest niezwykle ważnym czynnikiem różnicującym zachowania ludzi. To, o czym powiedziałem przed chwilą, możemy również prześledzić na tym schemacie. Wiemy już, że główne źródła zmienności zachowania to są źródła genetyczne i środowiskowe. Czynniki genetyczne czy wpływy genetyczne obejmują dwa rodzaje wpływu: wpływ addytywny i wpływy nieaddytywne. We wszystkich badaniach genetyki zachowania, w badaniach prowadzonych metodą bliźniąt czy studiów rodzinnych, przyjmuje się założenie o losowym doborze partnerów czy rodziców badanych osób. Zakłada się, że jeżeli dobór rodziców był losowy ze względu na genetycznie uwarunkowane cechy, które badamy, to rozkład tej cechy w populacji będzie rozkładem normalnym, opisanym znaną krzywą Gaussa. Powstaje jednak pytanie, czy rzeczywiście dobór rodziców jest zawsze losowy. Czy nie jest przypadkiem tak, że rodzice czasami dobierają się w sposób selektywny albo tendencyjny? Na przykład wybierają partnerów podobnych do siebie pod względem jakiejś cechy, albo odwrotnie, preferują partnerów, którzy mają cechy przeciwne do tych, które osoba wybierająca posiada. Z naszych badań, które prowadziliśmy, a tymi badaniami
objęliśmy blisko 600 par małżeńskich. Porównywaliśmy te pary ze względu na blisko 30 cech osobowości, w tym przede wszystkim cech temperamentu. Okazało się, że w zakresie niektórych tych cech, na przykład otwartości na doświadczenie, istnieje pewne podobieństwo pomiędzy partnerami i to podobieństwo potwierdzaliśmy w więcej niż jednym badaniu. Oczywiście podobieństwo, gdyby mierzyć je współczynnikiem korelacji, a tak się to czyni, jest stosunkowo niewielkie, ale jednak znaczące statystycznie, czyli można powiedzieć, że nieprzypadkowe. To odkrycie powoduje, że pojawia się potrzeba dalszych badań, sprawdzenia, czy i jakie podobieństwo występuje, jak to podobieństwo ma się do długości stażu małżeńskiego. Można zakładać, że im dłużej ludzie są ze sobą, tym być może są do siebie bardziej podobni, upodabniają się do siebie. Zresztą istnieją takie badania fińskie nad bliźniętami dorosłymi, ale mieszkającymi nadal razem, że w zakresie neurotyczności, czy to jest taka cecha, która oznacza stopień stabilności czy zrównoważenia emocjonalnego, następuje upodobnienie się bliźniąt do siebie. Im dłużej ze sobą mieszkają, tym to podobieństwo okazywało się większe. I o tym zawsze trzeba pamiętać, że dobór rodziców może być także jednym z elementów, które mają znaczenie dla właśnie genetycznych źródeł zmienności zachowania w określonej populacji. Jeśli chodzi o czynniki środowiskowe, to w odniesieniu do specyficznego środowiska można by powiedzieć tak, że czynnik specyficznego środowiska, a w konsekwencji również zmienność zachowania w określonej populacji, zależy w jakimś stopniu od dwóch procesów, które mają miejsce w każdej populacji. Jednym z nich, oznaczonym symbolem GE, jest tak zwana korelacja genotypu i środowiska. Jednym z przykładów takiej korelacji jest poszukiwanie przez podmiot takiego otoczenia czy takiego środowiska, które odpowiada jego genetycznie uwarunkowanym cechom. Na przykład osoby towarzyskie będą poszukiwały takiego środowiska, w którym jest więcej ludzi, można zawrzeć więcej znajomości, czy łatwiej jest te znajomości zawrzeć. Ten typ korelacji nazywa się korelacją aktywną. Można mówić, czy można powiedzieć również o innym jeszcze rodzaju korelacji, mianowicie korelacji reaktywnej. Już polega to na tym, że ludzie reagują na genetycznie uwarunkowane cechy podmiotu, te, które się przejawiają w zachowaniu i tym samym na przykład mogą sprzyjać rozwojowi danej cechy. To często obserwuje się w rodzinach, kiedy dziecko jest nieśmiałe, przychodzi ktoś obcy, wie o tym, że dziecko jest nieśmiałe i reaguje na tę cechę. A to zostawmy go w spokoju, niech się samo bawi, nie przeszkadzajmy mu, nie denerwujmy go i w ten sposób niejako wzmacnia się rozwój tej cechy. Znaczy w podanym przykładzie nieśmiałości. Prawda? Jeżeli dziecko jest otwarte, towarzyskie, wszyscy chętnie nawiązują kontakt z takim dzieckiem, bawią się, rozmawiają i w ten sposób również sprzyjają rozwojowi tej cechy. I wreszcie korelacja bierna to jest korelacja, która może mieć miejsce tylko w środowisku osób spokrewnionych genetycznie. Podmiot, gdyby rodząc się, zastaje pewne warunki środowiskowe. Jeżeli rodzice przewidują, że ich dziecko, które ma się urodzić, będzie równie aktywne jak oni sami, no to mogą stworzyć takie warunki, przygotowując się
na pojawienie się tego dziecka, mogą tworzyć takie warunki środowiska rodzinnego, które będą sprzyjać no właśnie aktywności dziecka. Czyli jeżeli rodzice są bardzo inteligentni, to z kolei mogą tak organizować to swoje środowisko, aby dziecko miało jak najlepsze warunki dla rozwoju inteligencji. Ale tutaj podmiot nie ma żadnego wpływu. Prawda? Po prostu uczestniczy w określonym środowisku. Dlatego właśnie to nazwa środowisko bierne. Poza korelacją genotypu i środowiska ważną rolę odgrywa również interakcja genotypu i środowiska. Wszystkie oddziaływania środowiska są w różny sposób odbierane i podmiot czy jednostki różnie reagują na te oddziaływania, zależnie od posiadanych cech genetycznie uwarunkowanych. Tak? Na przykład, jeżeli dziecko jest wrażliwe, to oddziaływania wychowawcze czy kary stosowane w stosunku do takiego dziecka mają dla niego inne pewnie znaczenie psychologiczne w porównaniu z dzieckiem, które jest mniej emocjonalnie wrażliwe. Tak? Czyli można powiedzieć tak, że efektywność oddziaływań wychowawczych jest wypadkową sposobu wychowania i cech, które posiada dziecko. Tak? Już ta podatność na wpływy środowiskowe, bo z tym jest związana owa interakcja, w moim przekonaniu jest ważnym składnikiem kształtowania się indywidualnego doświadczenia środowiskowego jednostki. Kiedy mówimy o przejawach genotypu u człowieka, to mówimy zazwyczaj o przejawach genotypu w cechach, które są genetycznie uwarunkowane. Za pomocą tych metod, o których mówiliśmy, to znaczy metody bliźniąt czy studiów rodzinnych, pozwalają na określenie udziału czynników genetycznych w zmienności zachowania i ten wskaźnik nazywamy odziedziczalnością. To jest po prostu opisowa miara statystyczna odnosząca się do całej populacji, która określa, jaką część zmienności badanego zachowania czy badanej cechy można wyjaśnić wpływami genetycznymi. Wskaźnik odziedziczalności najczęściej wyraża się w procentach. No jeżeli przyjmujemy, że całkowite zróżnicowanie jakiegoś zachowania, jakiejś cechy, jakiejś charakterystyki, mówiąc najogólniej, wynosi 100%, no to udział czynników genetycznych obejmuje jakąś część, prawda? To może być 10%, 20%, 60%. I wtedy właśnie mówimy o odziedziczalności. Odziedziczalność możemy rozumieć dwojako. Wąską, jako udział tylko czynnika addytywnego w zmienności zachowania, czyli przypomnę, że czynnik addytywny to jest ten czynnik genetyczny, który jest związany z przekazem genów z pokolenia rodziców do pokolenia dzieci, albo możemy mówić o odziedziczalności w szerokim rozumieniu, to znaczy o wpływach genetycznych łącznie, znaczy wpływach addytywnym i nieaddytywnym. W większości badań, także tych, które będziemy prezentować, będziemy posługiwać się pojęciem odziedziczalności w szerokim rozumieniu. Metody analizy statystycznej, czy matematyczno-statystycznej wyników badań, także tych badań, które prowadzone są za pomocą metody bliźniąt czy studiów rodzinnych, pozwalają dokładnie oszacować udział każdego z tych czterech czynników, o których mówiliśmy wcześniej, to znaczy czynnika addytywnego i nieaddytywnych oraz czynnika wspólnego i specyficznego środowiska w zmienności interesującej nas cechy czy zachowania. Chciałbym wskazać, właściwie przypomnieć
jakie są najważniejsze obszary badań genetyków zachowania. Tradycyjnie jest to osobowość, w tym przede wszystkim temperament. Temperament to są cechy osobowości, które ujawniają się we wczesnym dzieciństwie i mają genetyczne uwarunkowanie. Dalej, zdolności i inteligencja to jest drugi ważny obszar badań. Jeśli tak można powiedzieć, najbardziej emocjonujący, ponieważ to, co determinuje różnicę w zakresie zdolności i inteligencji, zazwyczaj ludzi najbardziej interesuje i tutaj pojawiało się najwięcej kontrowersji. Trzeci taki obszar to jest psychopatologia. Od razu chciałbym także powiedzieć, że badania polskie, które chciałbym, oczywiście wybrane wyniki badań polskich, które chciałbym przedstawić w trakcie późniejszego wykładu, będą odnosić się wyłącznie do osobowości. Czy nasze badania koncentrowały się wyłącznie na cechach osobowości, na cechach temperamentu. Teraz nie prowadziliśmy innych badań w obszarze zdolności czy psychopatologii. No, ale chciałbym przypomnieć, że badania, które prowadzimy, to są badania prowadzone dopiero od 10 lat, a historia genetyki zachowania, jak pamiętamy, liczy ponad 100 lat.